był ten Fowley Court. To było duże takie miejsce, gdzie Polacy kupili. Wtedy, jak były szkoły, jeszcze potworzone były szkoły polskie tutaj już na terenie Anglii, była prywatna taka polska szkoła prowadzona właśnie przez księży Marianów Fowley Court. Po kilku latach po tym się skończyło. Zamknęli, bo już poszli na uniwersytety i tak dalej, to ten. Więc to prowadzili Marianie. I Polacy na to dawali pieniądze. Marianie pożyczyli dużo pieniędzy od swoich zborów z Ameryki, bo to kosztowało dość sporo pieniędzy. Ale rodzice tutaj płacili i składki, i były dary na ten kościół. To był dom ogromny, taki Marianów, gdzie była utworzona szkoła. Ogromny plac. I po tym, i naprawdę to dużo emigracja pieniędzy na to dawała. Po tym, jak się ta szkoła skończyła, teraz ostatnio, żeby utrzymać takie ogromne miejsce, no to też trzeba trochę na to pieniędzy. Więc Marianie zdecydowali to sprzedać. No i tu wybuchła trochę taka wojna pomiędzy emigracją i Marianami, bo Marianie to uważali wtedy jako ich. Marianie to wszystko chcą sprzedać i po prostu zabrać do Marianów, do tego. No a z tym się nie zgadza właśnie emigracja, bo uważamy, że niesłusznie oni to wszystko biorą na siebie. No i tu z tego powodu wybuchła między emigracją a Marianami takie niezadowolenie, a przy tym doszły inne takie jakieś drobne sprawy. Także nie jesteśmy tak bardzo z Marianami w najlepszej, że tak powiem, komitywie.